Witajcie moi kochani w filmie, a właściwie no takim challenge'u i to chyba pierwszym challenge'u na tym kanale, bo tagi robiłam, ale challenge'e to jeszcze chyba jeszcze się nie udało w tych 2 latach działalności, co jest bardzo dziwne. Dodatkowo ten challenge nie będzie dotyczył tej sfery książkowej, a tej sfery pisarskiej, dlatego jest to ten pisarski vlog już numer 2. I dzisiaj przedstawię Wam Keep or Give Up challenge. Ten challenge dotyczy tego, że już na karteczkach, które pocięłam i które już tutaj dla Was przygotowałam i zaraz będę je losować, wypisałam wszystkie takie rzeczy potrzebne mi przy pisaniu. Takie niezbędne, powiedzmy, rzeczy. Jest ich chyba 8. Z tego co pamiętam, to jest komputer, laptop, logiczne. Jeżeli nie komputer i laptop, no to najczęściej jakiś notatnik i długopis razem. Internet, woda, kawa. To są jakby wodę i kawę najczęściej piję przy pisaniu po prostu. Dlatego też dzisiaj mówię, jestem kompletnie bez kawy, więc mam nadzieję, że tutaj zostanie ona wylosowana, proszę. Na pewno gumkę do włosów, jeżeli jej nie mówiłam jeszcze. Notatki takie, wiecie, do książki, czyli jakby co powinnam pisać dalej, taki mój plan książkowy. No i zabrakło mi chyba, jeszcze jedno, 8, czyli najważniejsze praktycznie, czyli biurko. A więc jeżeli nie wylosuję biurka, no to będę musiała pisać jakoś, no. Chodzimy więc po prostu o przestrzeń pisarską, zobaczymy, gdzie nas ten challenge wyprowadzi, oby nie w pole, hehe, to było suche. Nie będę więc przedłużać, mam tutaj 8 propozycji, które właśnie staram się wymieszać. No i tak, wybieramy 2, patrzymy co to jest i dopiero ja potem wybieram, które według mnie przynajmniej jest ważniejsze dla mnie. O, dobra, czyli mam tutaj 2 propozycje i lecimy. Pierwsza propozycja to biurko. Okej. Druga natomiast to jest woda. O, nie chcę się sfokusować, ale musicie mi uwierzyć, że chodzi tutaj o wodę. A więc mamy wodę i biurko. Szczerze powiem, że jako, że chciałam, żeby ten challenge miał taki, wiecie, wydźwięk bardziej, nawet nie dramatyczny, ale taki ciekawszy, to zostawię sobie wodę, natomiast z biurkiem się pożegnam, a więc to jest pewne, że nie będę pisała w domu, nie będę pisała ogólnie na stole, a więc gdzieś będę musiała się tutaj, nie wiem, zapodziać i znaleźć miejsce, żeby po prostu na przykład pisać na kolanach, czy no nie wiem, no, na kocu, na trawie. Jest, kurde, jest 8:15, więc trawa jest jeszcze mokra, więc no, zobaczymy. Okej, następna para to jest tak, gumka do włosów. I notatki do książki. No i teraz pytanie, czy bardzo potrzebuję notatek? Zostały mi może 2 bądź 3 rozdziały z tego czytania trzeciego, a więc tutaj, no, tutaj zupełnie nie potrzebuję notatek. Natomiast w projekcie, który nazwijmy, wiecie, tak szkicowo, jako projekt Jezioro, no to projekt Jezioro jest projektem, który ma dość odmienną tematykę od tego, co napisałam tę książkę. Będzie to krótki projekt, ale jeszcze o nim słów kilka już w przyszłości. No i w sumie tam chyba też nie potrzebuję notatek do pisania, a wiecie, że ja tak naprawdę uwielbiam mieć związane włosy, jak cokolwiek robię. Nawet na maturze musiałam mieć gumkę, bo jak piszę, jak się skupiam, to muszę mieć związane włosy, więc zostawiam gumkę do włosów, a żegnam się z notatkami do książki. Następnie notatnik i długopisy. Albo długopis właściwie, bo chodzi mi o to, że jeżeli nie miałabym komputera... Aha, no właśnie. Druga kwestia, czyli komputer, laptop. No i wiecie co, chyba jednak pójdę tutaj na łatwiznę. I jeżeli nie mogę siedzieć przy biurku, w takim razie biorę ze sobą laptopa i gdzieś znajdziemy dla siebie miejsce. No i żegnam się zatem z notatnikiem i długopisem. I ostatnia para. Internet. Też ważna kwestia, jeżeli chcemy zrobić research albo po prostu przesiedzieć na mediach społecznościowych. Różnie to bywa. I kawa. Kawa, żeby było, że nie kłamie.
ciekawa. Trudna decyzja, bardzo trudna decyzja. Kawa jest bardzo dla mnie ważna o tej porze. A internet też jest bardzo dla mnie ważny, tyle tylko, że mogę bez niego wytrzymać te kilka godzin, a stawiam, że bez kawy tych kilka godzin nie wytrzymam. No, wydaje mi się, że kawa tutaj wygrywa. Papa internecie. Ale dobra, podsumujmy sobie, co dzisiaj mogę wziąć ze sobą do mojej pisarskiej przygody, a więc mogę wziąć kawę, mogę wziąć komputer, mogę wziąć gumkę do włosów i wodę. Zbyt dużo tego nie ma, ale same przydatne rzeczy. No dobra, to zaraz zobaczymy się, jak już się rozstawię i będę gotowa. Dobra, wydaje mi się, że chyba ogarnęłam sytuację. Jak widzicie, mój niby prototypowy stoliczek, który jest krzesłem. Wzięłam sobie kawkę, wodę i przekąski. Mam do pomocy dwie moje pomocnice, które będą mi szczekać tutaj. Będziesz szczekać? Pewnie tak. No i mam jeszcze laptopa, tak jak jest w umowie. No i nie mam biurka, za to wzięłam sobie leżak i jeden mam minus, ponieważ nie wzięłam sobie z Krakowa takiej podkładki na laptopa chłodzącej, a więc no jakoś sobie będę musiała poradzić w ten sposób. Warto jeszcze zaznaczyć, że mam gumkę do włosów, mam spięte włosy, no i cóż, jest 8:40, samochód mi tu przyjeżdża. Ale udajmy, że wszystko jest w porządku, wcale nie mówię do kamery. Jakoś się rozlokujmy tutaj i zabierajmy się do roboty. Dzięki laptopie, widzę, że ty też jesteś gotowy. Okazało się, że nie wytrzymałam tam nawet chwili, bo było tak ciepło, więc jestem w domu i zabieram się tutaj za pisanie, bo to jest jakaś katorga na tym polu i czy na dworze, czy na zewnątrz, podwórku, jak kto woli. Wychodzi ze mnie w tym momencie krakus. Pokazuje mi, że jest niby 17 stopni, ale jak sobie posiedzicie tak w słoneczku, no to się czuje, jakby było 29. Więc koniec gadania, koniec nachylania, bierzemy się do pracy. Dobra, jeżeli mam tak podsumować chwilę, kiedy pisałam, zwróciłam uwagę na to, że mam duży problem się skupić po prostu, bo wiecie, bo mam miejsca, w których lubię pisać, w których zazwyczaj piszę i to jest dziwne, kiedy nagle zmieniam to miejsce i staram się, wiecie, muszę kontrolować to, żeby na przykład właśnie laptop nie leżał na stole, no bardzo dziwna sytuacja. Mam przynajmniej kawę. Jest 10:00, jak widzicie, znowu zmieniłam miejsce pisania, ale to dlatego, że musiałam też podłączyć laptopa, więc na razie będę tutaj pisała. No i update, taki malutki update, skończyłam właśnie czytać trzeci raz tę moją książkę, wprowadziłam mniej więcej swoje poprawki. Na razie nie ruszam tych zaznaczeń czerwonych i nie bawię się, wiecie, w przekształcanie. Dopiero gdy dostanę jeszcze jakby opinię zwrotną od mojej bety, to postanowię, co z tym zrobić. Również zobaczymy, co ona mi tam powypisze i na co zwróci uwagę, więc będę wtedy już tak mocniej pracować nad poprawkami. Na razie to było takie luźne przeczytanie, wiecie, żeby sprawdzić, czy naprawdę wszystko ma ręce i nogi, czy może coś jeszcze pasuje dodać i czy pojawiają się jakieś błędy. No i się pojawiły, dlatego widzicie, no nawet jeżeli czytacie już trzeci czy czwarty raz, nawet jeżeli ktoś przed Wami czytał, bo u mnie to czytały trzy osoby, no i jednak błędy można też znaleźć, to nie jest tak. Wiadomo, jeszcze praca redakcji, korekty, to wszystko to jest przede mną, jeżeli by się udało wydać tę książkę. No ale tak czy tak chcę, żeby ta książka była po prostu dopracowana na najwyższym poziomie, żeby po prostu to ładnie wyglądało i żeby ktoś, kto będzie to czytał, cieszył się, że wstawiam dobrze przecinki i nie ma błędów, które po prostu raziłyby tak strasznie, że nie chciałoby się po prostu tego czytać. No więc biorę się teraz w końcu za ten projekt Jezioro. Zobaczymy, ile napiszę, ile zdołam napisać. No, jest godzina 10:00, więc mniej więcej 2 godziny poświęciłam teraz na poprawki.
Znaczy, no nie 2 godziny, bo zaczęłam chyba jakoś 8. Nie, 7:40? Już nie pamiętam, o której zaczęłam. Ale no liczę z tym całym przenoszeniem się jakoś mniej więcej 2 godziny, więc no nawet to szybko leci. No i teraz można powiedzieć, że jakoś tak 11:30 powinnam, może 11:00, o, tak, 11:00, na razie damy sobie limit 11:00. Do 11:00 powinnam się mniej więcej ogarnąć z tym pisaniem. Nie mam notatek i to może być problematyczne, bo nie mam notatek, gdzie mam właśnie zapisane po kolei, jak chcę, żeby te sceny wyglądały, co tam ma się dziać, więc no muszę jedynie jakby polegać na swojej pamięci i no później zweryfikuję, czy to, co napisałam i to, co miało być, jest takie, czy też troszeczkę pozmieniałam to. Ale może wyjdzie mi to na lepsze. Zobaczymy. Wyszło mi dokładnie 978 słów, ale wydaje mi się, że dociągnę do 1000 i na dzisiaj, a przynajmniej z tym challenge'em, koniec pisania. No i w sumie podsumowując całe pisanie, wyszło mi 1028 słów i na tym dzisiaj kończę i zaraz pokażę Wam moją mordkę i podsumujemy sobie ten challenge. Dobra, kilka słów na zakończenie. Wydaje mi się, że to jest naprawdę ciekawe, ponieważ też byłam zmuszona inaczej, powiedzmy, pisać. Tak to bym pewnie siadła przy biurku i przy okazji patrzyła ciągle na internet. Tak to muszę się trochę przyznać, że troszeczkę szczytowałam, troszeczkę pisałam na Messengerze, ale starałam się nie wchodzić, wiecie, w kompletnie inne rejony internetu, dlatego tak po części tylko szczytowałam. Przepraszam. Więc tak, jeżeli chodzi o poprawianie rozdziałów, to miałam duży problem ze skupieniem się, tak jak Wam wspomniałam. Natomiast przy pisaniu, no to nawet dobrze mi się pisało, bo jest godzina 11:18 i z krótkimi przerwami można powiedzieć, że te 1000 słów napisałam w godzinę, więc to jest naprawdę dobry wynik dla mnie, bo czasami to raczej patrzę się w stronę i zastanawiam się w ogóle, co napisać, a tutaj tak fajnie mi to szło. Dopisywałam niektóre części, również przeczytałam tam pierwsze rozdziały, i tak mniej więcej mi poszło, że nawet ta historia idzie do przodu. Na razie ten projekt właśnie go zapisuję i w sumie na dzisiaj chyba tyle, jeżeli chodzi o ten challenge, bo tak jak mówiłam, może później jeszcze siądę do pisania, bo no wstałam dzisiaj wcześniej, żeby mniej więcej tutaj się ogarnąć dość szybko z tym wszystkim, no i wyszło mi to naprawdę bardzo szybko. Nie spodziewałam się, że tak szybko to się uda po prostu. No ale można powiedzieć, że od 8 do 11 mniej więcej 30 siedziałam nad tym filmem, próbowałam przenosić się, Jezu, to przenoszenie się było najgorsze, bo jednak trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie się dobrze pisze, gdzie się dobrze siedzi, a dodatkowo jakby największy problem u mnie był właśnie z tymi miejscówkami, a dodatkowo to, że mnie bolą kolana, powoduje to, że w niektórych pozycjach jest mi po prostu gorzej siedzieć, gorzej leżeć i też przy okazji pisać. Jeszcze nie miałam tej podkładki do laptopa, więc ten laptop mi się zsuwał, bo też miałam taki, wiecie, materiał, taką obudowę, etui na laptopa mniej więcej pod niego, żeby mnie nie parzyło w nogi, ale no to też nie było jakby bardzo komfortowe. Dlatego jednak, wiecie, no to każdy autor ma swoje ukochane miejsce, gdzie pisze. Moim ukochanym miejscem jest biurko w pokoju albo ten stół jakby na ganku, można to tak nazwać, na ganku przed domem, gdzie kręciłam pierwszego vloga i tam właśnie pisałam przy stole i to było dla mnie no bardzo komfortowe. Dobra, to w takim razie ja nie przedłużam już dłużej i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i dajcie znać, czy sami podołalibyście takiemu wyzwaniu. Znaczy, to nie jest jakieś bardzo wybitne wyzwanie, ale dajcie znać, czy chcielibyście sami spróbować coś takiego na swoim kanale. Jeżeli chcecie, to proszę bardzo. A więc to na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Cześć, cześć. Thank you.